Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja muszę się odnieść do sprostowania pana posła Przemysława Wiplera, bo mówiliśmy tutaj o pewnym fakcie historycznym, panie pośle. Historia ma to do siebie, że nie można do niej włączać według pana jakichś kwestii bieżących i odpowiedzialności politycznej, bo to jest po prostu nieuczciwość. To, co pan robi, jest po prostu nieuczciwe. Niech pan to przyjmie do wiadomości. Niech pan to przyjmie do wiadomości. Bo faktem historycznym, jak pan nie wie, to niech pan sięgnie do źródeł, jest to, że za tym projektem, o którym była mowa, stali Zbigniew Ziobro i świętej pamięci Przemysław Gosiewski. Uczciwość wymagała to powiedzieć. A pan ze względów politycznych, próbując w tej chwili grać i wykorzystywać pewne sprawy polityczne, poróżniać, pan wychodzi na mównicę i pokazuje pan zdjęcie z pikiety. Tym się różnimy, panie pośle, że my rozmawiamy i będziemy rozmawiać z każdym. Co nie znaczy, że wszystko, co jest mówione na danej demonstracji, bierzemy na siebie politycznie. Czy pan weźmie wszystkie transparenty, które były na ostatnich demonstracjach, w których pan brał udział, i pan weźmie i politycznie powie, że pan się z nimi zgadza? Panie pośle, prosta odpowiedź, panie pośle. Dziękuję.